Tramwaj, kierunek Gagarina. Witam Was tutaj, cześć, Tom Ząż i zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z tramwaj kierunek Gagarina. Macie tutaj przystanek Sielce, który będzie przystankiem krańcowym tejże odnogi tramwajowej do Wilanowa, czyli tramwajem na Gagarina. Jednakże aktualnie tutaj powstaje nowy kolektor ściekowy i to jest najważniejszy element, o którym dzisiaj chciałem powiedzieć. Tu macie jedno z przecięć, gdzie będzie łączenie. Jak widzicie, jest tutaj to wszystko łączone w jedną całość i oczywiście są dosyć duże objazdy, bo zwężenie Gagarina do jednego pasa aktualnie, gdzie tutaj dosyć duży jest mimo wszystko ruch autobusowy, szczególnie nocą, nie jest najlepszym rozwiązaniem, jednakże trzeba się po prostu na to było przygotować zawczasu. Natomiast po przebudowie będzie tutaj oczywiście o wiele lepiej, jeżeli chodzi o sam ruch, ponieważ po przebudowie ruch tutaj jest przewidziany na oczywiście torowisko tramwajowe, po środku jezdni, które będzie zaplanowane, jak i również zielone torowisko, właśnie dwa pasy jezdni w każdym kierunku i oczywiście ścieżki towarowe. Po jednej stronie będzie ścieżka towarowa, po drugiej stronie będzie zwyczaj ciąg pieszo-towarowy bądź ścieżka towarowa, w zależności od miejsca i ze wszystkich uliczek dojeżdżających właściwie będą możliwe wjazdy pasami towarowymi lub po prostu wjazdami towarowymi na ścieżki rowerowe. Tutaj jest nowy fragment jezdni, który już powstaje. Nie tutaj w miejscach możemy ją zobaczyć, tam gdzie nowy kolektor już powstał, na dole. A kolektor jest naprawdę całkiem pokaźny i może trochę na spokojnie, bo tak dosyć z przytupem zaczęliśmy ten odcinek, opowiem o tym, co tutaj jest właściwie realizowane. Pomijając budowę nowego odcinka tutaj tramwajowego, który jest długości kilometr, trzy nowe przystanki, głównie jest to jeden przystanek krańcowy, jeden przystanek po środku, który za chwilę zobaczycie. To budowane jest tutaj, to wraz z miejskim przedsiębiorstwem wodociągowym i kanalizacji. Wybudowane bowiem tutaj zostanie nowy kolektor ściekowy o średnicy 2,8 metra i długości 1,2 km. Budowa kanału przyczyni się do podwyższenia bezpieczeństwa systemu kanalizacji w czasie m.in. intensywnych opadów atmosferycznych, które w ostatnich latach coraz są mocniejsze. Obie inwestycje wymagają skoordynowania robót naziemnych i podziemnych, właśnie dlatego zdecydowaliśmy się na wspólną realizację umowy zawartą zawarło Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji oraz Tramwaje Warszawskie z firmą Aegis Poland. Wartość umowy wynosi 4 334 tysiące zł. Wykonawca będzie miał na realizację 41 miesięcy, z tym, że on tutaj to projektował jednocześnie i buduje, z czego budowa możemy teraz zobaczyć. No i budowa powinna się zakończyć mniej więcej pod koniec przyszłego roku, także jeszcze trochę to potrwa. Tu jak widzicie są odwierty prowadzone, dlatego aby w przyszłości, już w najbliższym czasie tutaj prowadzić pracę przy właśnie budowie nowego kolektora i dopiero kiedy prace przy właśnie nowym kolektorze się zakończą, wtedy będą prowadzone prace przy nowym dotowisku tramwajowym, ale ten odcinek tramwajowy nie jest długi. Tutaj macie też z boku nową jezdnię, po której już ruch aktualnie jest poprowadzony. Tam musiały być poprowadzone prace wcześniej, aby teraz można było tam puścić już cały ruch nową jezdnią. Jak widzicie, jest w tym miejscu dosyć szeroka, ale to aktualnie tylko tak wygląda. Droga, tak jak mówię wam, będzie mieć po dwa pasy. Przy skrzyżowaniach będą dodatkowe pasy oczywiście do skrętów. Natomiast, co ważne tutaj chciałem podkreślić, to jest odcinek bardzo krótki. Jeden kilometr dla linii tramwajowej to jest nic. Najprawdopodobniej tutaj tylko i wyłącznie jedna linia tramwajowa dojedzie. Nie mam zielonego pojęcia jaka. Jestem ciekawy jeszcze w propozycji, co tutaj puszczą, może jakąś nową linię tramwajową, piszcie w komentarzach. Natomiast to jest odcinek startowy, jeżeli chodzi o tramwaj, który będzie jechać w przyszłości i dalej w kierunku Siekierek. Dokładnej trasy wam nie powiem teraz, bo były różne na przestrzeni lat. Tramwaje warszawskie aktualnie nad tym większych prac niestety nie robią, co do tego właśnie tramwaju do Siekierek. Jednakże jest to zaplanowane, iż to będzie realizowane. Najprawdopodobniej, kiedy zakończy się budowa tego odcinka, rozpoczną się prace, które zazwyczaj trwają około 9 lat, nad zaprojektowaniem, pozyskaniem wszystkich pozwoleń, koncepcji tramwaju właśnie w kierunku Siekierek, ale tam na razie prace nad tym nie idą, więc to będzie odcinek, który będzie się kończyć na Czerniakowskiej przez bardzo długi okres czasu. Ale jednak bym powiedział, że to jest dobry początek, żeby tramwaje warszawskie myślały na przyszłość.
i żeby coś się działo w tym kierunku. Tutaj mogliście wcześniej jeszcze zobaczyć właśnie w tym miejscu, jak przelatowaliśmy, nowe miejsce właśnie z nowymi rurami wściekowymi. A tutaj warto podkreślić, mniej więcej na tym przejściu dla pieszych, które w tym miejscu widzimy, no może trochę dalej, tam gdzie rury skręcają, może w ten sposób powiem, będzie, kończy się kontrakt budowy tramwaju na Gagarina i rozpoczyna się budowa tramwaju do Wilanowa, ponieważ Budimex, czyli wykonawca tramwaju do Wilanowa, będzie budować przystanek tramwajowy właśnie Spacerowa, który się znajduje w tymże miejscu, w kierunku ulicy i na ulicy Gagarina. Cały ten węzeł tramwajowy jest realizowany w ramach jednej inwestycji, aby nie był podzielony, aby nie było jakichś większych problemów, i według mnie to dobrze, że właśnie w ten sposób będzie zrealizowany. Tak jak mówiłem, dopóki ta trasa nie pojedzie dalej, najprawdopodobniej będzie to tylko i wyłącznie jedna linia tramwajowa jeździć. Może 31 przedłużą, taka moja wolno rzucona myśl, ewentualnie 14, czy coś nowego, ale na pewno to nie może być tak, że wybudują nowy odcinek tramwajowy i tu nic nie puszczą. Będzie to musiała być jakaś miarę często jeżdżąca linia tramwajowa, ponieważ po pierwsze nowa linia tramwajowa, nowa trasa, musi być pokazana, że jest była potrzebna, a po drugie najprawdopodobniej część autobusów zostanie usunięta z tej ulicy na rzecz tego, aby osoby się po prostu przesiadały bezpośrednio na tramwaje, co ma swoje zalety i minusy. Dobrym przykładem tego jest to, jak ZTM polikwidował linie autobusowe jeżdżące nad metrem do metra Bemowo, dzięki czemu stacja metra Bemowo aktualnie jest mocno oblegana, jeżeli chodzi o pasażerów. Według mnie jedną z ważniejszych inwestycji, wracając do tego, co tutaj mamy, jest budowa nowej ścieżki rowerowej w całym tym ciągu. Zanim się rozpoczęła budowa tutaj, to była prawdziwa czarna dziura, jeżeli chodzi o mapę rowerową. Był zjazd właśnie w tym miejscu przy spacerowej, przy przystankach. Było dużo ścieżek rowerowych, właściwie w każdym kierunku można było zjechać, tylko tutaj nie było połączenia właśnie z tą trasą już bezpośrednio w kierunku Wisły. Teraz to się zmienia i to jest bardzo dużo zaleta, ponieważ to jest odcinek, który bardzo był odcięty i bardzo go tutaj brakowało, jeżeli chodzi o te ścieżki rowerowe. Dobrze, taki trochę odjechany ten odcinek, trochę w jedną, trochę w drugą. Mam nadzieję, że było mi chociaż w stanie część z Was zrozumieć. Natomiast to było na tyle z tego materiału. Jeśli taki film Wam się podobał, to zostawcie łapę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dzwoneczek. I jutro najprawdopodobniej będzie podsumowanie przebudowy ulicy Sokratesa, która w teorii przebudowa się zakończyła już jakiś czas temu, ale jak ja byłem jeszcze dzisiaj, czyli dla Was wczoraj, na Sokratesa, to widziałem, jak jeszcze niektóre kwiatki były sadzone, więc tam faktycznie ostatnie prace były realizowane. No i w najbliższym czasie parę różnych inwestycji będzie realizowanych, w sensie, które będę Wam pokazywać, jak na przykład P+R Jeziorki, czy przebudowa tam przy lądzie Żaba. No i jeżeli się zastanawiacie, czemu nie ma live'ów zachodniej, to dlatego, że nasuwanie wiaduktu aktualnie się zakończyło. Ale więcej o tym opowiem pewnie w mniej czasem i w jeszcze jakimś jednym podsumowaniu z tego nasuwania. To byłoby na tyle. Do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Codziennie jeden film. Cześć!